Adrian Węgierski. Co, Góral, nie wierzyłeś we mnie? Jak nie wierzę, mówię, że wygra. No kosz tutaj. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną zwycięski Paweł Juzik. Daj czapkę, czapkę daj. O, prawdziwy Kaukaz, to jest Kaukaz! Da, eta Kaukaz! Tyle włosów jeszcze nie miałeś. Kaukaski zwycięzca Paweł Jóźwiak. Paweł, ty stoczyłeś dzisiaj 3 pojedynki, ale o tym, do tego zaraz dojdę. Prawa natomiast ręka, szczęka pęka. Skupmy się na Jawczanie. Zadowolony chyba z pojedynku. Jestem zadowolony, odblokowana głowa, praca z psychologiem sportowym. Z tego miejsca bardzo pozdrawiam moją panią psycholog. Odblokowała mi głowę, dała mi drugie życie, także wróciłem do gry i jestem we właściwym miejscu. Czyli głowa. Głowa to była najważniejsza i to ona decydowała o losach tego pojedynku. Ja nie przegrałem zadranym ciosem, ja przegrałem sam ze sobą, byłem mega przygotowany, a w walce nie pokazałem nic. Teraz pokazałem w końcu, na co mnie stać. A Jawczan zagroził w jakiś sposób w tym pojedynku? Wiesz co, nie był w stanie niczym zaskoczyć, bo miałem go rozczytanego, sparowałem bardzo dużo z moimi kutami. Ja przesparowałem teraz 10 dni chyba, z 10 czy 11 sparingów miałem z rywalami na dużo lepszym poziomie ode mnie, czy od Jawczana. Z Kasiuszem 5 dni sparowałem i robił mi z mańkuta, także parę razy się zagapiłem, Jawczan maczył uderzyć, ale widziałem te jego sepy wszystkie i ja kondycyjnie dzisiaj byłem naprawdę, kontrolowałem pojedynek i wiedziałem już w drugiej rundzie, że jest mój, nie? I czekałem tylko na właściwy moment. Nie napalałem się, jak go miałem nad siatką, to też przy siatce, to nie zadawałem jakichś ciosów, stawił się tylko kasy, właśnie mi to nałożył, jak już trzeba, to bij, nawet dużo, nie spinaj się, bo on i tak to czuje, wywierając cały czas presję, także moje doświadczenie w końcu robi robotę. No tak, czyli te sparingi z Kasiuszem również zaowocowały. Chciałem królowi podziękować, bo on mnie bardzo dużo też nauczył. Mój team bardzo dużo pracy we mnie wkłada, ale te sparingi z Kasiuszem bardzo dużo mi dały, naprawdę. Nie? Widziałam sama. Ania, no właśnie mówisz o kondycji Jawczana, czyli ty mocno obserwowałaś pojedynek Pawła, jak twoja optyka? Wszystkie, mam wszystko nagrane, tak samo. No i myślę, że się spompował po prostu dość szybko. Nie wiem, czy on wcześniej chyba miał jedną walkę, nie? Więc nie, też miał tak, dwie walki. Dwie. No. Tak, więc też wydaje mi się, że tutaj... Ale miał przewagę nade mną, 24 lat, jest młodszy. No, ale jest wiadomo, młodszy, ja tak, jestem ale... najmłodszym 50-latkiem w tym kraju, nie wiem, czy nie w całej Europie. Ale też i bieg nie ma tak znaczenia. Tak jest, wiek to tylko liczby, także nie zatrzymuję się, mówię, ten frajer Murański, następny trzeci raz zadranym ciosem rewanż, a potem idę po śpańcule za to, w końcu to ujawnię. Nie chciałem teraz coś klimatu przed galą i niszczyć głowy sobie i wszystkim dookoła, ale wkrótce fani się dowiedzą, co Arek zrobił. Zresztą wiesz, przesadził też po walce, ja chciałem iść pogratulować Kasiuszowi, ja nagle widzę, po walce się rzuca na Kasiusza, nie wytrzymałem, też ruszyłem na niego. Nie chciałem go bić, bo widziałem, że jest skrajnie wyczerpany, także go po prostu odepchnąłem, nie? No właśnie trochę powiedziałeś o tych zakulisowych, bonusowych pojedynkach na gali Prime 8, to zapytam cię właśnie o Arka Tańcule. No dużo osób ciekawi, co tam się do końca wydarzyło, bo ty cały czas mówisz, że go nienawidzisz, że coś przeskrobał, ale nadal nie wiemy co. Przekroczył wszystkie granice, odwalił mega frajerski numer i wkrótce wszyscy, cała Polska się dowie, z Pańcula robił, nie? Czy po pojedynku z Jawczanem ty jesteś gotowy na Arka Tańcule, czy to jeszcze za wcześnie? Wiesz co, ja sobie poczekam, bo ja mam sprawę. Teraz mamy odpoczynek mały. Ale nie, to już pomijając, bo jedziemy do wakacji, zaraz jedziemy do Omanu odpocząć. Pamiętaj jak nad ranem. Także after party nie będzie trwało teraz bardzo, bardzo długo. Ale... Gdzie on? Coś weźcie to stąd! Może się nie nadaje. Oho, no to teraz się nie nadaje. To grubo się dzieje, przepraszam. Nie. Ta zapadę ci p***e. Wy p***e. Won. Won. Coming out robiliście. Parubo. Paweł, tu jestem. Paweł. Chodź. Jeszcze słówko tutaj. Słówko do mnie. No to właśnie chciałem zapytać o ten trzeci pojedynek. Ten pojedynek, który był na backstage'u, ale ja widzę, że to jest... Nie wymyśla jakichś swoich chorych warunków, jak masz jaja, to walcz ze mną. Zostaniesz dwa razy, to staniesz trzeci, nie? Paweł, co
się wydarzyło, to jest już druga konfrontacja z Jackiem Murańskim na backstage'u Gali Prime 8. Bo to jest zwykły frajer, potrafi się zachować, przychodzi do kogoś do domu i ubliża śmieć zwykły, nie? Tak, ja wspominałem ci w klatce, że kibicował bardzo mocno Jabczanowi w tym pojedynku, ale tutaj no, padają bardzo mocne słowa. Daniel, zabierz tą bo nie ręczę za siebie i go śmieciuch, nie? No. Chcesz na solówkę, to chodź! No dobra, to chyba skończymy wywiad. Weź go, Daniel, stąd zabić. Albo kurwa, tak, żebym go nie widział. Weź ty, kurwa. Śmietniku jeden. Zesrasz się, zesrasz się, prosto. Paweł, chodź jeszcze na chwilkę. Ja kurwa nie było źle, to ja cię muszę pochwalić. Ale nie no do... Idę tam. Jeszcze trzy walki i możemy zawalczyć. Nie można pierdolić, bo wiesz, że to zrobiłeś. Ja to kurwa wkrótce kurwa ujam, nie? Idę. Ja nie rzucę się nigdy na rywali po walce. Ja nie wiem, że się tam jeszcze będzie krzywdę odeptęcie, bo nie możesz na rywala się rzucać po walce i tyle, nie? To było poza... Nie rozumiem twojego zachowania. Raz jesteś miło. Ja jestem normalny, jestem zawsze sobą. Słucham? No bo dobra, teraz jesteśmy po walce, schowajmy emocje i tak dalej. Ja bardzo chcę z tobą zawalczyć. Dzisiaj zrobię pierwszy krok do ciebie, bo, nie, widziałem, oglądałem. Bo sportowo jesteś mocny, ale ja sobie zapracuję na to, żeby nasz konflikt wyjaśnić w klatce. Dobra walka była z Casio, także szacun. Paweł, to na koniec... Wygrana. Nie wiedziałem do końca, bo patrzyłem tylko tu z media Rumunia. Paweł, to na koniec ostatnie pytanie. Arek Tańcula czy Jacek Murański, gdybyś miał jutro wyjść z kimś do oktagonu? Nienawidzę, to mogę za 5 minut z nim wychodzić, kurwa. Tyle, kurwa. I nie powinna więcej dostawać od nikogo, kurwa, bo to jest zło, kurwa, w piku kości. Najgorsze, kurwa. Dziękuję, Paweł, za rozmowę i gratulacje zwycięskiego pojedynku. Z powodu, aż go wyjdę ze świata Freak Fightu, bo on tu, kurwa, pasuje, jest odklejony na maksa, kurwa. Jak będę z nim się bił, to mu, kurwa, krzywdę, kurwa, nigdy więcej, kurwa, nie zawalczy. I daję teraz słowo wszystkim fanom. Z tego świata Freak Fightu, bo tu nie pasuje i ryje głowę młodym ludziom, nie? Zaraz poznamy opinię Jacka Murańskiego. Dziękuję, Paweł, i jeszcze raz gratulacje zwycięstwa. Paweł, to najlepszy wywiad na świecie, tak. Naprawdę.